Organizatorem mikołajkowego przerajdu dla Marcelinki była strzegomska grupa miłośników motoryzacji. Auta różne, wiekowo też, najbardziej zaufani ludzie i wytrwali. Dzisiaj są i jedziemy już do końca rajdu, zbliżamy się do końca. Atmosfera jest gorąca, pogoda dopisuje, dobrze, że słoneczko mamy. Na razie tu jeszcze nie ma zbyt wiele ludzi, ale zaraz się zacznie, będą się zjeżdżać nasi uczestnicy rajdu. Będzie sporo samochodów, jest prawie 70 załóg. Wśród ekip, które się zgłosiły, były zabytkowe oldtimery, autobus, motocykle, a nawet ogromny ciągnik rolniczy. I mamy naprawdę zewsząd auta, i Bolków, i Wałbrzych, i tutaj okolice Strzegomia, Jawor, także... Naprawdę dużo ludzi się tutaj do nas zgłosiło. Wspieramy wszystkie takie inicjatywy, a tym bardziej, że to jest córka strażaka, to jest dla nas niesamowite wezwanie. Na pewno powiedzieliśmy, że będziemy i jesteśmy. Dzisiaj oczywiście też jadę tylko jednym autem ciężarowym. Jest to auto z 85 roku, DL325, nabyty jest z Komendy Wojewódzkiej Policji Wrocławia. 17-miesięczna dziewczynka choruje na nowotwór mózgu. Ma za sobą operację usunięcia guza, jednak ze względu na jego lokalizację nie udało się usunąć nowotworu w całości. Teraz ratunkiem dla Marcelinki jest kosztowna terapia protonowa. Dziewczynka jest pod opieką Fundacji Się Pomaga. Podczas mikołajkowego rajdu udało się zebrać blisko 16 tysięcy złotych.